Dzień dobry, witam serdecznie Państwa i zapraszam do obejrzenia kalendarza kulturalnego przygotowanego przez telewizję Teletop Sudety. Jesteśmy w trakcie drugiego tygodnia ferii zimowych. Niestety nie ma śniegu, ale to nie znaczy, że odpuszczamy z imprezami. Już w najbliższy piątek oraz sobotę chciałabym serdecznie Państwa zaprosić na drugą edycję Rapsodii Świdnickiej. Przed nami dwa dni hip-hopowej zabawy. Wielka Rapsodia Świdnicka to impreza łącząca współczesną kulturę hip-hop oraz historyczne dziedzictwo miasta Świdnicy. Nazwa wydarzenia nawiązuje do książki Rapsodia Świdnicka Władysława Grabskiego, opisującej XIV-wieczną fabularyzowaną historię mieszkańców księstwa świdnickiego. Wielka Rapsodia Świdnicka to jednak nie tylko bitwa freestyle, ale też podkłady grane na żywo, pokazy taneczne breakdance i hip-hop, koncerty oraz graficzne i tematyczne odniesienia do książki. Główna nagroda dla zwycięzcy bitwy to 500 zł, a jako headliner drugiej edycji WRŚ wystąpi Mielski. Pierwsza edycja odbyła się w maju ubiegłego roku i cieszyła się olbrzymim powodzeniem, gdzie wystąpił m.in. Trzeci Wymiar, a zwycięzcą bitwy został Filipek. W styczniu, czyli już w najbliższy weekend właściwie, zobaczymy hip-hopowców przede wszystkim, ale nie będą to tylko i wyłącznie muzycy, będą też tancerze, będą turntabliści, także naprawdę duże spektrum tego, co zaprezentujemy na tej imprezie. Impreza jest podzielona na dwa dni. Pierwszego dnia wystąpią tancerze, a właściwie tancerki ze Świebodzic i z Wrocławia oraz DJ-e z Wrocławia oraz nasz świdnicki mistrz polski Slime. Na zakończenie imprezy tej piątkowej, tego piątkowego dnia odbędzie się występ Modulators, którzy wywodzą się z wytwórni Asphalt Records, która wydaje również m.in. Ostrego. Natomiast drugiego dnia, czyli w sobotę, no głównym jakby wydarzeniem będzie bitwa freestyle'owa, do której zapisy trwają jeszcze do czwartku. Każdy może się do niej zgłosić, mamy już sporo zainteresowanych udziałem, ale liczymy jeszcze na więcej. Natomiast no oprócz bitwy, w której nagrodą jest 500 zł, zobaczymy też beatboxera z Gasa, który występował m.in. z Lukiem i z Trzecim Wymiarem i z innymi wykonawcami, a także wystąpi Mielski. Zapraszamy 30 i 31 stycznia do klubu Bolko. Za jedyne 20 zł można bawić się przez dwa dni przy muzyce hip-hopowej, przy tańcu i przy innych atrakcjach. Zapraszam serdecznie. W najbliższym tygodniu Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zaprasza na kolejną premierę. Zapraszamy do Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu na premierę spektaklu Good Night Cowboy w reżyserii Kuby Kowalskiego. To współczesna opowieść o młodym mężczyźnie, który w poszukiwaniu własnej tożsamości rusza w wielki świat i sprzedaje swoje ciało. Historia prostytuującego się chłopca staje się zwierciadłem całego społeczeństwa, panoramą obyczajów, ekonomicznych zależności i emocjonalnych lęków. Bohater, wędrując po hotelowych pokojach, mieszkaniach klientów, kaubojskich preriach i najbardziej skrywanych meandrach duszy, musi odpowiedzieć na pytanie, kim jest, gdzie się znajduje i dlaczego właśnie tam. Czy świat wyzwolony gwarantuje wolność? Również w piątek, 30 stycznia, chciałabym zaprosić Państwa do Świdnickiej Biblioteki, gdzie w cyklu Kino na temat zobaczymy film Romana Polańskiego Lokator. W najbliższą sobotę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbędzie się projekcja filmowa z cyklu Kino na temat. W styczniu wyświetlane są filmy wyreżyserowane przez Romana Polańskiego. Na projekcję może przyjść każda osoba zainteresowana filmem i dyskusją o nim. Uczestnicy spotkań mają wpływ na planowany repertuar klubu. Wstęp na spotkanie jest wolny. Spotkania odbywają się w każdy piątek miesiąca o godzinie 17 w sali Cysterskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Podczas piątkowej projekcji zobaczymy ostatni z tego cyklu film z 1976 roku zatytułowany Lokator. W najbliższą sobotę Świdnicki Klub Filmowy do Świdnickiej również biblioteki zaprasza na film, który na pewno warto będzie zobaczyć, ale również o nim podyskutować. Świdnicki Klub Filmowy zaprasza ponownie na Przenikania, cykl poświęcony problematyce wielokulturowości. Tym razem limański film Dokąd teraz? Nadine Labaki. Dramat utrzymany w konwencji błyskotliwej komedii, który miał premierę w 2011 roku. Na jego projekcję w sobotę 31 stycznia zapraszają Świdnicki Klub Filmowy, Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy oraz Kolektyw Punkt Zero.
Wstęp oczywiście wolny. Przenikania to cykl filmowy, na które chcielibyśmy zaprosić. Zaprasza Świdnicki Klub Filmowy. To jest inicjatywa społeczna, która się rozwinęła kilka lat temu. Natomiast chcąc poszerzyć nasze działanie jak gdyby tutaj na przestrzeń miejską, nawiązaliśmy współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną. Przenikania zrodziły się właśnie we współpracy z Miejską Biblioteką i ona jest również organizatorem tego wydarzenia. Klub absolutnie nie ma żadnego kształtu formalnego, to jest klub otwarty, społeczny. Robimy to wszystko wspólnie, w gronie przyjaciół, ale oczywiście zyskał pewien kształt instytucjonalny już w tej chwili. Także zapraszamy wszystkich bardzo otwarcie. Nie tylko do oglądania, ale też do spotkania i do nawiązania pewnego dialogu. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby spotkania odbywały się regularnie, ponieważ w związku z różnymi obiektywnymi przyczynami nie jesteśmy w stanie tego robić regularnie, ale mam nadzieję, że w tym roku pójdzie już łatwiej. To będzie film libańskiej reżyserki Nadine Labaki. Postać dosyć znana już w świecie kina, właściwie debiutowała w 2008 roku filmem Carmel, który zdobył szereg nagród na dosyć prestiżowych festiwalach międzynarodowych. Również w najbliższy piątek chciałabym serdecznie Państwa zaprosić na noworoczny koncert. Tym razem do Szczabna-Zdrój, gdzie wystąpi zespół uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Wałbrzychu. Pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie serdecznie zapraszają na tradycyjny koncert noworoczny dla mieszkańców Szczabna-Zdroju i gości w nim przebywających oraz gości przyjezdnych. Występują muzycy grający na instrumentach dętych oraz zespół teatralny wykonujący krótkie formy sceniczne. Od lat na koncercie prezentują się też talenty wokalne. Ponieważ program artystyczny koncertów noworocznych utrzymany jest w tonie satyrycznym, gwarantowana jest co roku ponad godzina dobrej zabawy. Wydarzenie, na które zapraszamy, odbędzie się 29 stycznia o godzinie 19 w Teatrze Zdrojowym. Proszę Państwa, ponieważ to ostatni tydzień ferii, myślę, że być może macie pomysł, aby spędzić go rodzinnie. Dlatego chciałabym serdecznie Państwa zachęcić, abyście pojechali choćby do Wrocławia. Tam możemy skorzystać z pięknej ślizgawki na pergoli, tam możemy odwiedzić Afrykarium, tam możemy również uczestniczyć w koncercie charytatywnym, który przygotowała Filharmonia. Również dla miłośników muzyki zespół Koma da koncert. Wrocławskie lodowisko na pergoli to ślizgawka umieszczona pomiędzy budynkiem Wrocławskiego Centrum Kongresowego a niecką fontanny multimedialnej. W najbliższy weekend w ramach akcji Zima na pergoli odbywają się bezpłatne zajęcia. Nieopodal ślizgawki we wrocławskim zoo można odwiedzić prawdziwe oceanarium. Afrykarium to obiekt unikatowy na skalę światową. Skupia się wyłącznie na faunie i florze Czarnego Lądu. W weekendy czynne od 9 do 19. W sobotę 31 stycznia Magdalena Kumorek, kabaret Neonówka, The Crackers i Girls on Fire wystąpią w sali koncertowej Filharmonii podczas noworocznego koncertu charytatywnego. Wszystkie pozyskane środki zostaną przeznaczone na rehabilitację domową małych pacjentów z Dolnego Śląska. A 1 lutego w niedzielę w klubie Eter o godzinie 19 wystąpi zespół Koma z charyzmatycznym wokalistą Piotrem Roguckim. Zapraszamy! Książkę, którą będę w tej chwili Państwu rekomendowała, to niekoniecznie książka do poduszki, ponieważ myślę, że intrygująca historia. Czarny Anioł to opowieść o Ewie Demarczyk, którą opowieść napisały Angelika Kuźniar oraz Ewelina Karpacz Oboładze. Książka odpowiada na wiele pytań, między innymi dzięki komu rozbłysła kariera Ewy Demarczyk, również na pytanie, które na pewno Państwa intryguje, dlaczego przestała śpiewać. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Zapraszam już za tydzień.